Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. The Potion Craft. Po raz trzeci widzimy się w mojej chawirce. Widzimy się w mojej pracowni. Tu w pracowni i w sklepie, aby gotować mikstury dla naszych ziomeczków. Bez zbędnego przedłużania, obsłużmy naszego browarnika. Pozdrowienia! Wczoraj przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Uważać piwo, które rozgrzewa kości nawet w najchłodniejsze dni. Ludzie w północnych prowincjach zapłaciliby za nie niezłą sumkę. Przepis jest prawie gotowy, ale żeby piwo zawsze było ciepłe, potrzebuje czegoś w rodzaju płynnego ognia. Masz może coś takiego? No panie, oczywiście, że mam, tylko czy ja mam przy sobie? Oj, ale bym się z tym pestem teraz rozjechał. No przy sobie nie mam, ale myślę, że możemy to szybko stworzyć. Dobra. Ogień grecki. No płastników mam 7. A dzwonków mam 30. No to... O, wiem. Alternatywne przepisy będą po lewej stronie. No to w takim razie damy mu Furię Arysa. Proszę bardzo, panie kolego. Oto dla ciebie potka łognista. O właśnie, a pytanie. A co jeszcze dodajesz do piwa? Tak naprawdę... Nie. Tak naprawdę receptura na mój browar to wielka tajemnicza. Mogę jedynie zdradzić, iż dodaję do niego 5 rodzajów ognistego pieprzu. No to mi powiedział strasznie niewiele, mówiąc krótko. No, ogień jest droższy, więc to się potargujmy. I bang bang bagarang od razu poszło. Trzymaj mordo. Dobra, jej nie będę dubbingował, bo po prostu mi się nie chce. Bo to jest kolejna osoba, która chce potkę leczącą. O! A ciekawe. Tryb ręczny to jest po prostu tutorialem, jak co robić. Nie to chciałem kliknąć tutaj. Stać mnie na jeszcze 5. To, proszę, trzymaj. O, to już pan grzybiarz. Witaj, alchemiku. Jesteś zainteresowany jakimiś grzybami? Przy okazji, przydałaby mi się mikstura. Pomożesz? Mam jakiegoś kesta dla niego. No pokaż swój towar tak na start. Oj, wiedźmo grzyby. O, siarkopastniki na przecenie i muło. No muło weźmiemy po prostu na przecenie. To hej, why not? Smrodowniki mam 6. No to tak do 10. A płastniki weźmy wszystkie. Oj. Ej, nie chciałem tego. No, już nabiło mi przypadkiem te grzyby. Targuj ta się. I targujmy się. Pęknie. Płacę. Jakiej mikstury ci potrzeba? W lesie kryje się zakątek, w którym rosną ciekawe grzyby. Nie. Jeszcze raz. W lesie kryje się ciekawy zakątek, w którym rosną ciekawe grzyby. Jeżdżą jednak pełen kopczów i wyrastających korzeni, dlaczego przejście po nich bez skręcenia sobie kości wymaga nie lada zręczności, a ja jestem już tak młody. Proszę, pomóż staruszkowi, a dostarczy ci więcej rodzajów grzybów. O! Okej. Czyli co, wystarczy zwierzęcy hart? Tak jest! A my nie sprzedajemy mu, tylko dajemy, ale za to... Proszę, grzybki idą w górę. Trzymaj to, mordo. Dobra, pohandlowane, pogadane. Dziękować. Potrzebuję mikstury, która zwiększy moją siłę. Ej, no... No nie wiara, akurat gościu przyszedł po to, co już mam. Trzymaj. Targujmy się. No, o, brawo ja. To się udało. Ej, nie... Ja pierdziele, nie to chciałem.
A dobra, nieważne. Dobra. Potrzebuję jakiegoś nawozu do mojego grodu. Nawozu? Czyli rozumiem, chodzi o potkę na wzrost, tak? Której nie zapisałem, bo wymagała zbyt dużej ilości składników. How by. A spróbujmy te młogrzyby wykorzystać. Tutaj moczarogrzyb jak leci po kancie do tego. To jest przekokszone. Tutaj. No, on tak bardzo fajnie idzie, ten młogrzyb. Muszę gdzieś tutaj sobie posprawdzać też dalej. Czy da się coś fajnego tutaj zdobyć. Okej, myślę, że jakbym młogrzybem tutaj zajechał, to mogę potem użyć terrarii. A nawet bym tej terrarii użył jako pierwszy, tak mi się wydaje. Dobra, tu. No, bo też tak fajnie przesunie. Okej, zmielmy teraz te młogrzybki. Na maksimum. To jest w ogóle też alternatywa, widzę, dla miksturki siły. Ja mam w ogóle? Mam. No, 4 terrarie. No to nie. To bit z Herkulesa, ten trzeba wyczyścić, bo trzeba zrobić alternatywną wersję. I teraz... zwykły wodokwiat. No to najpierw zróbmy ten alternatywny bit z Heraklesa. Czyli Herkulesa, chciałem powiedzieć. Okej, powinno być dobrze. Prawić... dobra. I tak, najpierw zapiszę tą recepturę, żeby mieć już tutaj punkt wyjściowy, powiedzmy, do tego miejsca. Jako taki. A póki co podgrzewamy. Pyk. I teraz tu. Beats. Her. Ku. Her, nie ker. Her. Ku. Lesa. Zapisz miksturę. Dobrze. I ukończ miksturę. Żeby nie marnować. Księga receptur. Tutaj. Kontynuuj od tego miejsca. Nie tutaj, tylko w tym miejscu. To usuń. To niech wróci tutaj. Dobrze. Okej, teraz muszę iść bardzo na lewo. No. No, wykorzystam może ten powój. No, lodowcowy kwiat to... lodowy, znaczy się nie lodowcowy, to trochę... overkill, mam wrażenie. No kurde, zużycie drugiego... coś, to by było idealne, bo bym doszedł tak prawie, że na miejsce, potem tylko jeden kwiatek na ewentualną poprawkę. Ja mam czegoś jeszcze? O, cieniopieprznik, jak ładnie idzie w górę, to nawet jeszcze lepsze. Wykorzystajmy tego grzybka. To jest nawet jeszcze lepsze, bo nie będzie aż tyle rozcieńczania. No i jeden wodokwiat. Czyli 2 wodokwiaty łącznie zużyję na szybki wzrost teraz. Jest, jak to by się teraz spaliło, nie? To bym się chyba spalił normalnie z zażenowaniem. Kurde, i potrzebuję jeszcze w dół jednej terrarii, no. Dobra, chlub. Z tego wyjdźmy. Okej. Jedziemy. I mamy. Pyk. Szybki wzrost. Brawo ja. Dobrze, że jest to opcja. Zapisaniem ostatniej receptury. Teraz ją tylko trzeba odpowiednio nazwać. Wola tłuszczu. Nie jestem pewien, czy w sumie nie nazwałem tego tak za pierwszym razem. W sensie po poprzednim odcinku, bo nie było mnie dawno na Mushu Crafcie. Mam straszny rozstrzał, jeśli chodzi o skakanie tutaj. Tutaj zmienimy na to, bo wygląda jak taki róg. Okej.
jest takie, to może być zwykłe, to jest dopasowane w obu wersjach. Siła. Jest coś, co wygląda jak bic? No to trochę jak bic wygląda, no to... Niech będzie. Mana. Co by się z maną? A w sumie mana, mgła, takie coś. Kate lubiła takie... Lubiła takie perfumy chyba. No to tak, daj mi taką psikawkę. No, Zeus to raczej... O, to w sumie by pasowało, bo wygląda trochę jak chmura. Dajmy mu to. Ale zmieńmy kolory. Niech piorun będzie żółty. Okej. Okay. A czy mogę też... Aha, okej, okay, dobra. Czyli piorun domyślnie jest fioletowy. No ale ikona będzie żółta, to najważniejsze. To zostaje... jest okej. Okay. No i przez ten powyk głównie stać mi tylko na jedno. Ale jak na razie nie jest to zbyt często mi potrzebne, więc nie ma się chyba co też aż tak nad tym zamartwiać. Kurde, myślę z opisami niektórych. Wiecie co? Dajcie mi chwilkę. Ja tutaj pomyślę nad opisami i za chwilę do was wrócę. Okej. Okay. Oto opisy. Kolejno. Dla Rady Asklepiosa. Oddechu Boreasza. Śliny Teściowej. Furiaresa. Pizza Herkulesa. Mgły Hecate. Zmienionego nazwą Gniewu Zeusa. Woli bluszczu oraz dla greckiego ognia. Dobrze. To zabieramy ze sobą i dajemy ziomeczkowi. No i pięknie o to chodziło. Dobra, pogadajmy jeszcze. Mam teraz nadzieję, że to uda mi się troszeczkę lepiej poprowadzić. I proszę, maksymalne targowanko. Lokalny alchemik! 20% do ceny mikstur, o 50% więcej mają kupcy składników, szansa na obniżkę ceny wyższa o 5%, szansa na marżę od towarów jest niższa o 5%, od 6 do 8 klientów dziennie. Okej. Okay. Zamek w mojej... Zamek... Zamek w moich drzwiach wejściowych się zaciął. Jak mam teraz się dostać do domu? Znasz może jakieś rozwiązanie? Zapłacę dodatkowo, jeśli mikstura będzie naprawdę dobra. Tak jednak zamek w drzwiach się zaciął, no to... Nie wiem, może go... No są dwie opcje. Albo może go stopić, albo może go zamrozić i z buta roztrzaskać wtedy, nie? Dobra, to będzie turbo strzał. Tylko do znaczenia jest poziom popularności. To będzie turbo strzał. Spróbujmy dać mu oddech Boreasza. O kurde. Dobra, a czy jest opcja, żeby mógł to zrobić taniej niż z trzech kwiatów? Mógłbym z powoju to zrobić na przykład. O, jeden owoc i jeden powój. Na przykład. Spróbujmy. No, idealnie. Dobra. Teraz już to przystosujmy. Oj, i to właśnie sobie mocno zdupcyłem. Oj, bardzo. Wręcz bym powiedział.
Dobra, to wiecie co, nie. Na razie to zostawiam jak jest. Ugotuję mu tę recepturkę. Ale dobra, mam to przynajmniej gotowe. I zobaczmy. A nie, jednak nie. O ty, a może siłę mu damy? Nie, też nie to. Oj, coś mi się wydaje, że to 3 razy sztuka, jak to 3. A za 3 razem, jak mu nie dam pewnie tego, co chce, to... Klops. No to dobra, no to teraz 3 opcja, to tylko ogień mi został. O, punkt talentów. Ale to... Tak, to tylko jeden. Ej, no to czego on chciał? Nie no, ej, ale poważnie, czego on chciał w takim razie? Ogień? Na pewno nie leczenie. Lód, ogień, ani siła nie zadziałały. Mana tym bardziej by nie zadziałała. To też nie. To tym bardziej. Ani to. No ale kurde, no gościu dostał... Sprój się, sam nie wie... Sam gościu nie wie... O, dobra, przynajmniej się ogień nie zmarnuje. Sam się gościu pruje nie wiadomo o co i ma wolno jeszcze problemy. Chyba, że... Chyba, że nie wiem, że mu to wysadził na przykład? Nie wiem. Nie, ale kurde, no nie wiem. Nie wiem, no nie mam pojęcia, o co gościowi mogło chodzić. No i kurde... Spadł mi ten poziom popularności, no. Dobra, nadrobimy to jeszcze. Kładziemy się w takim razie. Na start mamy kolejnego dnia pana rybaka. Witamy, próbuję złować wredną rybę. Wierz lub nie, ten mały drań zieje ogniem. Ostatnim razem stopił całą moją wędkę. Czy możesz mi dać miksturę mrozu na moją przynętę? Może ta ryba trochę się uspokoi, kiedy ją połknie. Ryba ziejąca ogniem? I nie tylko. Mam szczęście do dziwacznych ryb. Raz złowiłem piranię, a nawet rybę zombie. Ziejąca ogniem ryby to dla mnie żadna nowość. No dobra, no lód mam, trzymaj. A, potargujmy się. Dziękować. No i wróciliśmy na poziom. Tu... A, to już było. To tylko robimy leczonko. Trzymaj. No to się nie targujemy, bo nie ma po co. Ale chemiku, czy... A, jakieś lecznicze powiadasz. No to... Trzymaj. A wiecie co? Zróbmy sobie od razu 2. Masz, ziomek? Witaj, alchemiku. Chcesz uzupełnić swój zapas ziół? O, mam też do ciebie prośbę o przysługę. Przydałaby mi się jedna z twoich mikstur. Jakiejś to mikstury ci potrzeba? Widzisz, jest takie miejsce, gdzie dawniej zbieram ingrediencje, ale niemal już nic tam nie rośnie. Rośliny odrastają nieprawdopodobnie wolno. Zastanawiam się, czy potrafisz przyrządzić mikstury, dzięki której będą rosły szybciej. Wtedy mogłabym ci dostarczyć więcej najróżniejszych rodzajów ziół. A no oczywiście, pani koleżanko. Oj. Powój. Come back. Okej, tego nie przemyślałem. No to co? Kurde, dobrowo też tak fajnie schodzi w dół. Dobra, spróbujmy zrobić to z dobrowocu. A dobrowoce, tak troszeczkę po kancie idzie. To nie, to też nie, to nie. Żywoliść może? Nie ten guzik. Czy tam nie ten przycisk?
kolejnego tego nie będę zużywał. Dobra, no to co? Wodokwiat do zmielenia w takim razie? No, wykorzystanie tego grzyba to będzie idiotyzm, więc lepiej nie, ale wrzucimy zwykłą terrarię i to myślę załatwi sprawę. No jeszcze troszeczkę ekspa zgarnąłem sobie po drodze. God donut. Potrzebuję jeszcze jednego kwiatku, no. Nią. Okej. Pyk. To nie jest ani trochę bardziej oszczędne, więc sobie to zostawię tak dla siebie. Ale jak najchętniej dam jej miksturę na szybki wzrost. O, jak pięknie! Akurat żywoliście i terrarie! 16 terrarii mam, no to tak kupmy do 30, a liście będę miał 7. Okej. Dobra, moja. No kurde, serio? No, Jesus! No, udało się. Dziękować. Potrzebuję mikstury, którą mogę rzucić w potwora podczas walki i zadać mu mnóstwo obrażeń. No to albo go... Dobra, teraz test. Test. Mam... A, nie mam ognia. Ale mam piorun. A? A kurde! To był strzał, ale zadziałało. No panie, to jest bardzo drogie, tak więc proszę wyłożyć troszeczkę więcej na tę wagę. O, bardzo ładnie. Bier pan. Myślałem, że znowu nie będę musiał szukać na przykład, znaczy znowu, że znowu nie chodzi na przykład o eksplozję, bo teraz no mam jestem prawie pewien, że ten gościu wcześniej chciał wysadzić sobie drzwi. Trochę głupie, ale no... Klient nasz pan. Ale wiem, gdzie jest eksplozja. No poza tym, że nie gdzieś w kierunku ognia. Mąż idzie do lasu na polowanie, potrzebuje mikstury, która uczyni go lepszym myśliwym. Okej, okay, czyli ma być bardziej... ma być szybszy czy zręczniejszy? A, zadziała szybkość. Ja mam zręczność. Nie mam zapisanej zręczności, no to zróbmy zręczność i zobaczmy, jak droga ona będzie w porównaniu do tej. A, nie zrobię zręczności, bo nie mam niczego, co nie mam niczego, co idzie w lewo na taką odległość. Dobra, to never mind w takim razie, innym razem. Trzymaj, ale potarguję się o to tak czy siak. No, brawo Jano, musiałem po prostu kliknąć sobie ten kafelek za wcześnie. Trzymaj. W górach doszło do osuwiska i tunel prowadzący do mojej wioski są zablokowane. Jak mam teraz wrócić do domu? No, to tutaj już na pewno trzeba będzie ten tunel wysadzić w powietrze. Oh boy. Dobra. Napady szału, czyli gdzieś tutaj pójdzie szał. Ale gdzieś w tym kierunku musi iść eksplozja. Tutaj coś idzie, no ale ogień, tu... Też pytanie właśnie, gdzie będzie eksplozja, a gdzie będzie światło, no bo to jest ogień, no ale tu ogólnie idziemy. Tu jest ogólnie ogień, czyli tu gdzie będzie światło, a eksplozja idzie gdzieś tu po kancie. No dobrze, to spróbujmy z tym grzybkiem. Ciekawe, ile przyjdzie mi go zużyć. Dobra, na razie tylko dwa. Odkryjmy sobie.
Dobra, innym razem może sprawdzimy, gdzie mnie zaprowadzi to. Chociaż tutaj coś widzę jest. Idźmy na razie dalej po tym kancie. Tu widzę, coś będzie. Dzwonek nie. Dobra, wykorzystajmy jeszcze jednego grzyba. Chyba, że on coś jeszcze, co idzie do góry i w kant. Ale nie, tylko ten grzyb chyba idzie. Tak jest. Dobra, leć. Coś tu mamy. Kurde, ale że aż cztery grzyby będę musiał wykorzystać? Oby to tylko było to, czego szukam. Czyli właśnie ta eksplozja. Dobrze. Dobra. Jest eksplozja, okej. Okay. Jakby cię nazwać? Droga eksplozja. Hobby. Riko. A którego Riko, to już zostawię wam do interpretacji. Tu jeszcze zobaczmy. Niech będzie taka. I taka. Tylko mogę to tak nalepić, a tak to dziwnie wygląda. To będzie domyślnie tak jak jest. Okej. Okay. Zapisz recepturę. A w sumie jeszcze nie muszę jej kończyć, bo jest zapisane ważenie. No dobra, to wiecie co? Przejdziemy tutaj do... Dobra, tutaj się nie udało. Ale sprawdźmy, co się stanie jednak, jak tutaj się przedostanę. No... O, jak ładnie. I teraz w górę bym prosił. Okej. Okay. Wietrokwiatek sobie rozdrobnimy. Cyk. To jest dość niezła alternatywa dla miksury szybkości. Której nie mam de facto zapisanej. Okej, okay, czyli zamiast iść jedną ciągłą linią tutaj... Mógłbym iść tutaj, do góry i tutaj w lewo. No tak troszeczkę w górę jeszcze, ale wiadomo. Okej. Okay. Trochę ekspa zebranego. Miksturka ukończona. No i mikstura eksplozji zrobiona i to było dokładnie w tym rozdziale. Czyli teraz mikstura z dwoma różnymi efektami jest potrzebna. 166, niedrogo. Nie tanio, znaczy się. Pięknie. 260 równe. O, arapaj! Proszę! Ale bym zlamił, ale bym zlamił. Zapomniałem w ogóle odwiedzić ten ogród. Na koniec dnia, żem sobie o tym przypomniał. No brawo ja. Akurat było kwiatów trochę. Może pierwsze, co powinien robić, to odwiedzać zawsze ten ogród. Ja tak perfidnie o tym zapomniałem. Mikstura, która zamraża. No dobra. Jeszcze tak na szybko może zróbmy sobie kolejny dzień. Zależy, czy będzie... Wiecie, dużo jakichś skomplikowanych rzeczy. Dobra, miejsce. Dostać na wysokie, strome urwisko. No to tu już trzeba wejść chyba w zręczność. A zręczność muszę sobie zrobić. Oj, 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 ale się wykosztuje teraz. Czyli tak, mielimy całkowicie ten kwiatek. Tego nie wykorzystujemy, tego tym bardziej. Kurde, brakuje mi teraz tego powoja, no. Czy powoju? Dobra, no, czyli lecimy z wodokwiatem. Jeden.
drugi. Okej, drugi. Jeden. Rozdrobniony wiedźmogrzyb. Myślę, że to powinno załatwić sprawę. Dobra, teraz rozcieńczymy. Oj, ale to się mogło nie udać. Dobra, rozcieńczamy jeszcze. No i pięknie. Pyk! Jeszcze raz. Hard ducha. Zmieniamy. Tu miałem którą? Nie. To. A tutaj było. Z które? Z to. Tutaj to było pomarańczowe, a to chyba było bez zmian, ale zmienimy to może na takie czerwonawe? Może? Chociaż około niebieskie na ciebie fajnie prezentuje. O, no takie ciemniejsze. Okej. Okay. Zapisz. Ukończ. Dobra. Trzymaj. O, to jest sporo warte, więc się też potargujmy. Tylko może wytarguję cenę lepszą dla siebie, aniżeli dla klienta. Dobra. Weszły najlepsze możliwe, tak więc proszę. No, nie wyglądasz mi na maga, no ale proszę, dla ciebie specjalnie. Mogłachy Kate. To jest oczywiście jej pierwowzór, tak więc... Może być troszeczkę słabsza, ale wróć za jakiś czas po lepszą wersję. Kolejny awans. Szybciej uciekać przed strażnikami. Oj, 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 oj. Nie, idź pan. O, tak czułem. Tak coś czułem. Witaj. Masz wystarczająco ziół? Mały zapas pod ręką zawsze się przyda. Czym się zajmujesz, gdy nie zbierasz ziół? Zazwyczaj udaję się w głąb lasu. Wybieram malownicze miejsce i słucham śpiewu ptaków. Czasem sobie podśpiewuję, jak nikt nie słucha. Jezu, najgorszy śmiech chyba ever. Co? O, ma powój. To mi się podoba. Złoto wcieli... No, ciekawą trasę. Widzę trasa dokładnie taka jak ten cierń. Spiralna. Włochaty banan. To widzę też odwzorowuje, ale weźmy go. To ma tylko dwa. Tego mam za dużo aż. Ale powój z chęcią wezmę w całości. O, dwa... Mam 2000! Nie zauważyłem nawet, kiedy miałem te 2000. Dobra, ten cierń jest drogi, ale tak 4 sztuki sobie tylko weźmiemy. Okej, okay, spróbujmy sobie utargować. O, patrzcie, jaki fajny feature! Tutaj jest więcej. Widzicie, jest tak związane, jest kilka tych toreb, a tutaj już, przez to, że jest większa cena, to tutaj już oprócz złota jeszcze doszedł rubin. Choć pytanie, skąd mamy rubin? Dobra, spróbujmy sobie utargować cenę mniejszą, a nie większą. Jest! Udało się. I cyk, tylko 500 wydałem. Ciągle 2 punkty. Ciągle będę na ten handel. Chociaż nie wiem, czy nie powinienem zbierać na to targowanie. Żeby już móc na przykład sobie te najlepsze ceny móc negocjować. Których mogę użyć na polowaniu. No to mamy do wyboru albo szybko. A, szybkości nie mam. No to okej. Okay. Ale okej, okay, za szybko, a tego nie zrobię, bo nie mam tego owocu. Dobra, no to spróbujmy zrobić teraz szybkość. Na szybkości. Bdum. Ach, suchar. Dobra, a czy mógłbym użyć czegoś innego niż tego grzyba? Okej, okay, spróbuję użyć wiatrokwiata. Cyk. I siarko płastika jednego. Nie całego oczywiście, bo tylko się muszę dostać do
tego wiru. A kurde, tu są w ogóle, jest ścieżka cała, która pokazuje, gdzie mi to przeniesie. Ale fajnie. Nie to. Podgrzej. Pyk. Dobra, i teraz potrzebuję wiatrokwiat. Cyk. No, i jeszcze jeden zwykły. No, powoju na pewno nie będę wykorzystywał, zwłaszcza, że wystarczy użyć zwykłego takiego kwiatka. Okej. Dobrze. Tutaj exp. Dobra, już powoli w dół. I powinno być okej. Jest! Raz, dwa, trzy. I teraz tutaj Sanda Wy. Her Nessa. Nawet fajne wykorzystanie, mam wrażenie. Czy jest coś, co przypomina tutaj but? No tak średnio. Węża też nie widzę, ani czegoś, co przypominałby Kaduceusa, ale to wygląda jak taka manierka podróżna, czy tam piersiówka, no to dajmy to. No, a w sumie to może zostać. Zapisz recepturę i ukończ miksturę. A czekaj, w sumie kupiłem powoje, to spróbujmy zrobić jeszcze to. Nie z shiftem, z kontrolem. Spróbujmy to zrobić. Jeden, drugi. Okej. Trzy powoje to będzie raczej drobny overkill. Więc wrzućmy teraz wiatrokwiat. Gdzieś na tyle. Coś, co idzie troszeczkę w dół. Kurde, nie bardzo. Nie wiem, czy się nie pośpieszyłem trochę z tym. No. O kurde, mogę tego użyć, byłoby jeszcze lepiej. Ajajaj. Dobra, spróbujmy troszeczkę to skorygować, choć nie wiem, czy tego nie psuję teraz. Ajajaj. Dobra, no szkoda. Kurde, mogłem zapisać, zanim wypróbowałem. Boże, kolejny błąd. Dobra, to tego nie będziemy po prostu zapisywali, bo szkoda składników. Co ja robię? Za chwilę to po prostu wyzeruję. Ajajaj. Dobra, jak już idę w taki upośledzony sposób, no to... Zróbmy to tak. Ale te mikstury nie będziemy zapisywali, no bo trochę szkoda. Dobra, teraz się nie zepsuj, proszę. Pięknie. Czy to mi gdzie... Czy to... A nie! Dobra, czyli muszę wykorzystać chyba, żeby im pokazało. Dobra, ryzyk fizyk. Gdzie mnie to zaprowadzi? Wow! No po prostu wow! Nie ma tak być w punkcie wyjścia. Prawie że. Boże, tyle składników zmarnowanych. Dobra, ale może teraz to zrobię tak, jak chciałem od początku.
Ajajaj. Dobra, jeden powój, drugi powój. Okej, teraz wodokwiat. Wiatrokwiat. Jezus Maria, było popatrzeć dokładnie i dorzucić, jak się chciało, nie? Zachciało mi się bawić. Ajej. Dobra, tu weźmy najpierw to. Tego tym bardziej nie zapisuję, bo to idzie kompletnie nie po mojej myśli. Ale zobaczymy. Fuks. Fuks. Zobaczmy różnicę w cenach. A, nie ukończyłem tego. Kończ. Za to jest 205. Za to 197. Różnica niewielka, ale dajmy mu na szybkość. Pięknie, trzymaj. Wow! A to kto? Okej, okay, to jest ktoś nowy dla mnie. Swędzi mnie... No wiesz, tam na dole. Panie. Bier pan. A miałem już jedną. Okay. Bier pan. Idź. Chcę polać broni. Miksturą, która zada dodatkowe obrażenia moim wrogom. No to akurat takiej mikstury gotowej nie mam. Ale panie, trzymaj pan grecki ogień. Będzie to zajebiste dla ciebie. Brawo ja. Proszę. Bardzo boli mnie żyć. Nie wiem czemu, ale muszę coś z tym zrobić. Masz jeszcze jakieś kremy? Mam poteczkę. Łykaj i adio. Wow, takie... czegoś takiego się nie spodziewałem. Okay, kończymy dzień. Dzień okraszony dwoma dość grubymi fejlami z mojej strony. Raczej ze strony mojej niezawodnej inteligencji inaczej. Ale już na to nie mam... czasami wpływu. Okej. Okay. Sprawdzimy sobie kolejnych ziomków. Co strugać? A strzygać, kurwa mać. Ja pójdę zaraz. Tylko się pożegnam. Okej. Prawdopodobnie to wyciąłem. Musiałem coś szybko pogadać. Znaczy byłem na... A tak, na pożegnaniu. Tak więc ode mnie to tyle. Życzę wam miłego dnia. Póki co... No, nie poszedł do końca po mojej myśli cały ten materiał, ale najważniejsze jest to, że... jako tako udało się go pociągnąć do przodu. Tak więc, co będzie mnie czekało w kolejnych dniach mojej przygody alchemicznej? No, dowiemy się w kolejnych odcinkach oczywiście. No a cóż, póki co nie ma co się rozdrabniać i zbędnie przedłużać. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć!